Hej, witajcie na moim kanale, ja nazywam się Tereska i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak spędziłam moje imieniny. Pierwszą piękną rzeczą, która się wydarzyła, było to, że po turbo ciężkiej nocy mogłam odespać tyle, ile potrzebowałam. A drugą rzeczą było to, co zobaczyłam w salonie. Stół nakryty, pyszne śniadanko czeka, uśmiechnięty, kochany, wspaniały mąż i szczęśliwe, radosne dziecko. Czego chcieć więcej w tym dniu? No spójrzcie sami, jak Mati się postarał. Wow, kochanie! Ale kurczę... Ja wiem. Wspaniały! Wow. Czujesz się jak księżniczka? Jesteś moją księżniczką. Jak ci się, kochanie, smakuje śniadanko? Bardzo dobre, właśnie przy którym miałam mega pyszną część bułki. I chyba każdy ma ulubioną część bułki, nie? Niektórzy wolą ten spód, niektórzy wolą wierzch. Ja zauważyłam, że kiedyś zawsze wolałam wierzch, ale zależy od bułki. No tak, bo jak na spodzie są fajne ziarenka, lepsze niż u góry, no to jest spód lepszy. Co kraj to obyczaj, co człowiek to opinia. Ty kochanie, jaką masz opinię na temat bułki? Bam! Widzowie, ja muszę Wam opowiedzieć, co się dzieje w ogóle ze mną od wczoraj. Miałam bardzo dużo stresu i wczoraj się to odbiło na tym, że mam właśnie zastój, stan zapalny w piersi lewej. Miałam flashbacki po prostu w nocy, kiedy karmiłam małego tą piersią. To miałam flashbacki właśnie z tych pierwszych miesięcy jego życia, jak tych zastojów było po prostu jeden za drugim. Potem długo, długo jeszcze miałam te zastoje, te stany zapalne. I one właśnie zawsze robiły się w takich sytuacjach, kiedy ja po prostu miałam jakiś stresujący moment, no nie? Plurimus annos, plurimus. Plurimus annos, plurimus annos, annos, plurimus. Jakie to słodkie! To nie chodziło. Jestem jedyną śpiewającą w tej rodzinie, więc muszę sama zaśpiewać. Mam pożyczyć życzenie? Imieniny? To co, jakieś imieninowe życzenie? No szybko, bo się wypala. I teraz już ADHD, nie? Tak. Ja nie tu wybrać. Dobra. Wszystkiego najlepszego w okazji imieniny, kochanie. Ale jak na imieninki, tak? Tak. Ale ma ta rybka, Mati. To wyciąć, ale to z monopolowego. O nie! Patrzcie, moje imię. Co? Moje tyle, jak witam, nie wiem, czy nic nie ma. Nie szukaj, nie? Nie. To nie jest taki... Jest, bo to z dzieciństwa przy jakiejś cioci czy coś się wyciągało i tak, wiedziałeś, czy tam to jeszcze... tyle? To już? Nie, że wyciągnę jakąś rzecz, nie? To nie wiem, czy jeszcze raz tam zerknąć, tak głupio zerknąć, czy coś tam jeszcze jest, nie? I love you! A dogadać tam tą myśl złotą. Aha, czekaj. No, o tych zastojach, że właśnie z tych początkowych miesięcy życia małego, gdzie tych zastojów było tak dużo i to był taki ból. Ja pamiętam, że ja wtedy mówiłam, że to jest gorszy ból niż poród. Jeszcze wtedy, teraz jeszcze jest tak... No, to jest ten sam ból, ale trochę taki lepszy w sensie, bo nie mam takiej ogromnej tej piersi, takiej wielkiej i twardej, nie? Jak skała była. No, to było takie straszne. I w ogóle wiecie, jak się ma taki stan zapalny piersi, taki zastój, to potem się czujesz, jakbyś była chora. W ogóle ciało całe jest tak zmęczone, jesteś tak zmęczona, no jakbyś była chora, nie? Takie obolałe ciało. Nie wiem, walczy organizm, żeby jak najszybciej sobie poradzić z tym. Czas z rodzinką! Kocham Was! Pozwólcie, że Wam pokażę teraz ten dziennik, planer w zasadzie. Dlaczego tak bardzo się nim jaram? Dlatego, że jest on niedatowany, to przede wszystkim. Nie lubię, jak mi kalendarze narzucają, że ja od stycznia do grudnia mam mieć rok. Ja zaczynam swój rok od października. I dzięki temu planerowi właśnie mogę sobie tak zacząć rok, że moim pierwszym miesiącem jest październik i ostatnim wrzesień? No chyba dobrze mówię. Więc jest niedatowane, wszystko wypełniacie sami i ja bardzo, właśnie w sumie to jest najważniejsza rzecz w tym dla mnie,
właśnie, że mogę sobie tutaj sama wszystko wypełniać. Jest kalendarz roczny, jest planer roczny, jest kalendarz miesięczny. Z niego zauważyłam, że najwygodniej mi się teraz korzysta. Oczywiście, tak, tu wpisujecie miesiąc, no. I oczywiście kalendarz tygodniowy. I to jest coś, co możecie sobie na tej stronie sami ustawić, jak chcecie mieć ten widok. Bo ja sobie ustawiłam właśnie w pionie, że na dwóch stronach mam w pionie właśnie poniedziałek, wtorek, środa i na następnej stronie czwartek, piątek, sobota, niedziela. Genialne to jest i też tutaj musicie sobie wpisać sami, nie? Miesiąc, dzień i tak dalej. I ja to kocham, uwielbiam sobie sama zarządzać tym wszystkim. No i ten planer będę po prostu używać tylko i wyłącznie do mojej pracy w social mediach. Jest to po prostu miejsce, w którym będę planować wszystko, co tutaj będę dla Was nagrywać. Także super sprawa, polecam Wam serdecznie, mimo że nie jest to reklama, nikt mi nie zapłacił. To naprawdę z ręką na sercu polecam Wam. Ogarniam się.pl i te planery są po prostu świetne. I piękne, bardzo ładne okładki. No i do tego jakieś tam naklejki jeszcze były. Także, a no i oczywiście personalizacja, to że mam tutaj napisane moje imię. To jest chyba też ważne w sumie. A więc zasiadam teraz, by przepisać sobie wszystkie moje plany, które miałam w komputerze już do mojego planera. La 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 la. Słuchajcie, mało dzisiaj nagrywam, bo po prostu mały jest bardzo dzisiaj taki, wiecie, potrzebuje atencji, potrzebuje bycia, po prostu bardzo dużo bliskości. Myślę, że oprócz ząbkowania właśnie przychodzi 9 skok rozwojowy, jestem tego po prostu pewna, bo to jest właśnie ten czas. Natomiast łapię każdą chwilę, kiedy on jednak się zajmie gdzieś tam sobą, żeby do Was ponagrywać, a w międzyczasie w ogóle też organizuję, planuję wiele innych rzeczy, jak na przykład naszą urodzinową imprezę, bo nie wiem, czy wiecie, ale za tydzień dokładnie również Mati ma urodziny. A, bo ja mam urodziny teraz w czwartek, a Mati będzie miał urodziny za tydzień we wtorek, więc właśnie muszę zamówić parę rzeczy na tę oto imprezę urodzinową, więc korzystam z chwili, że mały jeszcze troszkę się zajmuje sobą i działam. Dobra, słuchajcie, dosłownie łapię chwilę, bo jak słyszycie, jest, dzieje się bardzo, bardzo. Ogólnie się dzisiaj wystroiłam. O, może pokażę, jaka dzisiaj jestem mamuśka. Ale oczywiście włosy muszą zostać tak, bo nie, po prostu nie zniosę tego ciągnięcia za włosy dzisiaj. Nie ma szans, więc po prostu koczkoda jest, prezentuje się zacnie. Dobra, moi drodzy, zbieramy się, idziemy na krótki spacerek, bo mały był rano już na spacerku. Idziemy jeszcze raz i po drodze jeszcze wstąpimy do sklepu. Jak zobaczyłam mandarynki, nie mogłam się powstrzymać. Mały już śpi, więc ja teraz oczywiście zabieram się do montowania filmu i mam mega motywację, bo sobie kupiłam dzisiaj ciasteczka, niezdrowe rzeczy i chcę sobie po prostu dzisiaj spędzić jakiś fajny wieczór, chociaż chwilę i po prostu sobie trochę poświętować te moje imieniny, które dzisiaj miałam. Więc mam nadzieję, że szybko skończę montować. Materiału trochę jest. No dobra, także działam, żeby mieć chociaż chwilę dzisiaj dla siebie. Przed chwilą mały się obudził, więc musiałam do niego lecieć i go uśpić. Już jest 21:28, więc od 19:00, czyli już w sumie 2 godziny z tą przerwą na pójście do brzdąca. Ale już, słuchajcie, pocięłam cały materiał, teraz muszę dodać muzykę i nagrać narratora. W niektórych miejscach przyda się bardzo. Myślę, że jak jest narrator w filmach, to jakoś tak są lepsze niż po prostu muzyka w tle i obraz. W ogóle pójdę wziąć prysznic i tak dalej. Zrobię sobie gorącą herbatę. Już się nie mogę doczekać, serio, tak się nie mogę doczekać, jak sobie odpalę coś do oglądania. Chociaż oczywiście, że najchętniej to poszłabym spać. Ale kurczę, mam imieniny i serio, chciałabym sobie trochę zrobić coś
miłego i przyjemnie spędzić czas. Skończyłam montować, film się renderuje, więc jestem przeszczęśliwa. Jestem turbo zmęczona. Ile mi to zajęło? 3 godziny. Jeden vlog. Jest 22:30. Idę się wymyć. Zrobię sobie jedzonko i chilluję, chilluję. Oczywiście, że powinnam teraz iść spać, oczywiście, że tak. Ale szczerze powiedziawszy, raz się żyje. Szalona ja, wow.